drogie rodziny, bracia i siostry. Syn Boży przyszedł w rodzinie, narodził się w rodzinie Maryi i Józefa. Jako człowiek nie był synem samotnej matki. Nie był sierotą ani półsierotą. Jezus miał rodzinę. Rodzinę opartą na małżeństwie Maryi i Józefa. To bardzo wymowne. To mówi do nas o zamyśle Boga względem człowieka. To każe nam się zamyśleć, czym jest właściwie rodzina. Można by ogólnie odpowiedzieć, że jest dobrem. Jest wielkim dobrem dla każdego człowieka. I dla dzieci, i dla rodziców, dla męża i żony, dla matki i ojca, i dla dziadków, i dla krewnych. To jest wielkie dobro rodzina. Rodzina to jest to miejsce, gdzie człowiek czuje się u siebie, dokąd wraca i z radością, i smutkiem, dokąd wraca, zwłaszcza wtedy, gdy życie go porani, gdy zostaje skrzywdzony, wraca do rodziny i z jakąś może nawet nieświadomą nadzieją, że tam odzyska siły, że tam znajdzie się w tym miejscu, gdzie jest bezpieczeństwo, ciepło i przede wszystkim bliskość. Rodzina jest wielkim dobrem dla państwa. Kondycja właściwie państwa zależy od rodziny. I tak naprawdę kondycja państwa mierzy się kondycją rodziny. Ale też i kondycja rodziny mierzy się kondycją państwa. Istnieje jakaś współzależność. Mądrzy przywódcy na pierwszym miejscu stawiają rodzinę. Ona jest priorytetem na przykład w ich planowaniach budżetowych. Rodzina. Bo to jest ta cegiełka budowania. To jest ta żywa, podstawowa komórka społeczności w państwie. Mądrzy przywódcy chronią rodziny w państwie przed dewiacjami, przed rozmaitymi ideologiami, które podstępnie starają się zniszczyć rodzinę. W imię czego? W imię czego? Postępu, nowoczesności. Tylko jak określić to, co by miało być w zamian rodziny? Rodziny, która ma swoje korzenie w zamyśle Boga. To nie jakaś ludzka instytucja, nie jakiś parlament w świecie, nie jakaś władza, nie jakaś ideologia ustanowiły rodzinę czy małżeństwo, nie. I dlatego też
wszystko, co ma zastąpić rodzinę w imię tak zwanej nowoczesności postępu, właściwie w gruncie rzeczy szkodzi rodzinie. Uderza w nią, a owoce widzimy. Tyle zamętu, tyle zagubienia i tyle też łez. Niby nie wiadomo skąd, a wiadomo, bo rodzina ginie. Rodzina też jest podstawowym dobrem dla parafii. I tu znowu, tak jak wspomniałem, między rodziną i państwem, podobnie tu między parafią i rodziną istnieje współzależność. Zauważmy chociażby taki szczegół, że Kościół w parafii także ma imię od rodziny. To rodzina stanowi jakby model ukonstytuowania Kościoła, jego życia i działalności. I dlatego też Kościół nazywamy rodziną, Bożą rodziną. Kościół w parafii istnieje w rodzinach i z rodzin. Ale rodziny czerpią z Kościoła w parafii. Kościół, parafia przede wszystkim daje rodzinom naukę Bożą. Kościół w parafii daje rodzinom łaskę, która jest sakramentu. To rodziny właśnie w parafii mają przystęp do sakramentów, czyli do tych źródeł łaski Bożej. Parafia, Kościół pomaga rodzinom w różny sposób, również materialnie. Chroni rodziny. Ile razy tutaj, bracia i siostry, słyszycie pouczenie, które może aktualnie, konkretnej sytuacji ostrzega, że znowu pojawiło się jakieś niebezpieczeństwo, które jest przedstawiane w mediach i to przez takich idolów ulubionych przez ludzi jako coś nowoczesnego. I postępowi to przyjmują. A Kościół w parafii mówi: uważajcie, uważajcie. To nie jest prawda. To nie jest dobro, to jest zło. Uważajcie. Księże kanoniku Dominiku, bracie i siostry, wierni tu parafii, dzisiaj wielkie święto u was. Macie wspaniałego patrona, świętą rodzinę, Jezus, Maryja, Józef. Dzisiaj odpust u was. No, więc kto jak kto, ale wy przede wszystkim powinniście wniknąć w to przesłanie Boga, które się objawiło w rodzinie naszego Zbawiciela. Ta rodzina święta, rodzina Jezusa Chrystusa jest wzorcem każdej rodziny. I wy powinniście jako parafia kształtować wasze życie na wzór świętej rodziny z Nazaretu, centrum Jezus Chrystus. Ale Maryja i Józef, no i każda rodzina jako wspólnota miłości osób, wspólnota życia. Bądźcie tym wzorcem z kolei dla innych rodzin. Wy, którzy jesteście spod znaku Najświętszej Rodziny
rodziny naszego Zbawiciela. Życzenia. Czego życzyć? Właściwie te życzenia najpiękniej w formie pewnego pouczenia i polecenia przynosi Słowo Boże. Słyszeliśmy je w pierwszym czytaniu i w drugim czytaniu. Słowo Boże odnosi się konkretnie do mężczyzn, do mężów, do żon, jak oni powinni wzajemnie miłować się, troszczyć się o siebie, być odpowiedzialnymi jedno za drugie i zwraca się do dzieci. I na różne sposoby mówi, żeby dzieci kochały swoich rodziców, szanowały ojca, matkę, żeby ich szanowali również w starości. To jest bardzo ważne. No i żebyśmy szli jako rodziny do źródła, a źródłem jest Bóg. To On stworzył człowieka i tak go stworzył, mężczyzną i kobietą, po to, aby gdyby dwoje zeszło się w odpowiednim czasie i stali się małżeństwem. I na tym małżeństwie została zbudowana rodzina. Zapytajmy też, co ja powinienem uczynić dla mojej rodziny. Nie każdy zapyta, dzieci, młodzież, i mama, tata, i dziadek, i babcia. Nie każdy zapyta, co ja mogę, co powinienem uczynić dla mojej rodziny. Bo znowu da się taki egoizm, taka postawa roszczeniowa, że wszyscy powinni mi służyć. Co ja mam z rodziny? Teraz mówię młodzi, co ja mam? Oni powinni mi dać pieniądze, nie wiem, coś. A ty co dajesz rodzinie? I tak każdy jej zapyta. No i bracia i siostry, wzywajmy też pomocy Boga. Nieraz nie wiemy, co zrobić. Mamy dobrą wolę. Nieraz tam w tej rodzinie iskrzy, to prawda. Jest niebezpieczeństwo, że nawet może ona się rozpaść, rozpuść czy coś. To prawda. Człowiek nie wie, co zrobić w takiej sytuacji. Do Boga trzeba się zwrócić. Do świętej rodziny trzeba się zwrócić. Wspomniałem na początku, u Boga wszystko jest możliwe. U ludzi to niemożliwe. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Są takie małżeństwa, które się rozwiodły i po latach znowu się zeszły. I jaka radość ich napełnia. Dają oni świadectwo inne. Odnajdźmy wreszcie wiarę. Wiarę w Boga, ale wiarę w rodzinę, małżeństwo, myśli Boga. Święta Rodzino z Nazaretu. Jezus, Maryjo, Józefie Święty, otaczajcie nas waszą opieką. Wspomagajcie nas. Błogosławcie nam.
nawróceniu. Aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Święta Rodzina, która jest patronem naszej parafii, stanowi fundament wspólnoty Kościoła. Dziś każda rodzina jest takim fundamentem i dlatego z całego serca księdzu biskupowi dziękujemy, że tak broni tej wartości. Prosimy również z całego serca, abyś księży biskupie nas pobłogosławił jako rodzina, a przez to wszystkie rodziny z całej naszej parafii. Słyszeliście, ci Państwo, którzy przemawiali w Waszym imieniu, rozpoczęli od tego, że na swój czelny czas poświęciłem, żeby tu do Was przybyć. No, dziękuję za te słowa piękne, cieszę się nimi, ale tak naprawdę nie mam znowu takiego cennego czasu. Wszystek czas teraz mam, bo jestem na emeryturze. No. I cieszę się, jak mój następca, ksiądz biskup Tezwa, coś tam wynajdzie jeszcze dla mnie, dla księdza biskupa Teofila, który tu zamieszkał na tym chlebie zasłużonych, bo emerytura prezydent zasłużony pośród was tu osoby. Bardzo się cieszymy, że jeszcze możemy być użyteczni w Kościele Jezusa Chrystusa. A do Was podążam ze szczególną radością i nie potrzebuję powiedzieć dlaczego. Aż to przecież tutaj księże prałacie z synem Bogiem.
kiedy ludzi się spotyka, razem się tu byli i chodziło o to, żeby tu powstał kościół, żeby tu była parafia. I udało się. W przyszłym roku, w sierpniu chyba, będziecie świętować 20-lecie erygowania, powstania parafii, poświęcenia kościoła. Bardzo mile wspominam tamten czas. No, to było prawdziwe budowanie. O, tu jest Pan jeszcze, prawda? I wielu innych, co tak naprawdę z wielką wiarą i z wielkim sercem ten kościół budowali. Więc ta moja radość i myślę również i wasza wspólna radość. Bardzo dziękuję za tą życzliwość, za dobroć. I niech wam wszystkim Bóg błogosławi bliski Nowy Rok 2015. Zawsze on jest Nowy Rok, jak później wiadomo. Ale człowiek, który opiera swoje życie na Bogu, tak potrafi, różnie nam się to udaje, ale chcemy oprzeć swoje życie na Bogu, ten idzie z jakąś pewnością w to, co jest nieznane. Ja życzę wam, żeby w tym nowym roku Bóg jakoś dał wam więcej jeszcze niż dotąd. W życiu każdego z was odczuć swoją obecność i swoją miłość i żeby wam dał radość, bo Bóg jest miłością i Bóg jest radością i chce, żebyśmy się radowali. Nas stworzył po to, żebyśmy mieli radość, nie dla smutku, nie dla cierpienia, nie. Jest smutek, jest cierpienie, jest śmierć ostateczna, ale to wszystko są pewne środki, narzędzia, które są też nam potrzebne, żebyśmy się oczyścili z naszych grzechów. Tak, ale cel jest Bóg, który jest radością. Więc życzę wszystkim tej Bożej radości, tej radości właśnie z narodzenia Pana. Anioł w imieniu całego nieba ogłasza radość. Wielką radość mam zwiastuję. Narodził się Pan Zbawiciel. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Księże kanoników Dominiku, tak? Bardzo się cieszę, że o tak młodzieńczo wyglądasz, nie? Z tymi wspólnotami, które tu istnieją w waszej wspólnocie parafialnej, prawda? Bo tam są ci śpiewacy, przypuszczam, że też należą do tych wspólnot. Tak, pięknie śpiewaliście, dziękujemy wam. Więc księże kanoniku Dominiku, niech ci Pan Bóg błogosławi. Trzymaj to wszystko z wielką radością. Tak. No, pewno są tu twoje rodzice też. Jest oczywiście siostra, katechetka. Tak, więc i tobie, i rodzicom przekazuję szczególne słowa i uznania, szacunku, no i wdzięczności. A teraz to błogosławieństwo otrzymamy od samego Pana Jezusa. Będzie właśnie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie wystawiony pośród nas. I On nam pobłogosławi.
Bożą Pocztę Sztandarowej, prosimy o pozostanie w